Reakcją na kryzys w dostawach gazu do Unii Europejskiej w 2009 roku było stworzenie projektu rozporządzenia, które wzmacnia ramy prawne w zakresie reagowania kryzysowego państw Unii. 27 stycznia odbyło się głosowanie w Komisji Środowiska nad opinią posła Bogusława Sonika. Dzisiaj miejsce ma konferencja na temat bezpieczeństwa dostaw gazu organizowana w Parlamencie Europejskim, a głosowanie nad tekstem rozporządzenia odbędzie się w marcu na sesji plenarnej w Brukseli. W jaki sposób kwestia bezpieczeństwa dostaw gazu wiąże się z ochroną środowiska? Jeżeli zmniejsza się używanie gazu, nawet w przypadku jakichś problemów z dostawami, to automatycznie zwiększa się używalność innych źródeł energii, no, a te najbardziej dostępne dla ludzi, no to wiadomo to są węgiel i inne rzeczy, którymi się pali i wtedy jest, następuje naturalne zanieczyszczenie środowiska. jest jedna rzecz. Druga, gaz musi być przesyłany jakimiś rurociągami, w związku z czym wszystkie te prace, które są związane z budową gazociągów, no też podlegają ocenie wpływu na środowisko. No więc to są te podstawowe kwestie związane z gazem i ochroną środowiska. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mogą być szkodliwe dla środowiska. Co zrobić, by ograniczyć ich szkodliwość? Przede wszystkim temu służy legislacja unijna, która wyznacza specjalne tereny pod nazwą Natura 2000. One są pod szczególną ochroną i w sytuacji, kiedy planowane są drogi przesyłu takich gazociągów, no to trzeba zwracać uwagę, żeby omijały te tereny. To jest pierwsza rzecz. No, A druga oczywiście też każda inwestycja podlega ocenie oddziaływania na środowisko i te normy muszą być wypełnione. No, to są jakby tak dwie podstawowe rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, no, bo generalnie gaz mniej wpływa szkodliwie na środowisko niż paliwa kopalne, więc jakby jest bardziej sojusznikiem środowiska.